Zapraszamy do wysłuchania książki Andrzeja Pilipiuka zatytułowanej Karpie bijem. Czyta Grzegorz Pawlak. Gumofilc Jakub i Semen leżeli na stropie piwniczki. Majowy wieczór był ciepły, a oni spracowani i zmęczeni z powodów alkoholowych. Wypęd już się skończył, zużyty zacier wylany pod jabłonką nasycał powietrze miłym, no, może nieszczególnie miłym aromatem. Na wieczornym niebie zapalały się pierwsze gwiazdy. Mam czasem takie paskudne wrażenie, że tam z góry ktoś nas obserwuje, burknął Jakub. I że nie jest to tym razem święty Mikołaj. Jak na zawołanie na lewo od wschodzącego księżyca pojawił się latający talerz. Przeleciał nad Trościanką i skierował się w stronę Wojsławic. Kosmici lecieli powoli, jakby czegoś szukali. Obaj starcy odprowadzili nieziemskie latadło wzrokiem. Semen westchnął ciężko. Ja na ten przykład często zastanawiam się, czy naprawdę przylatują do nas takie szare, paskudne karzełki, jak to pokazują na filmach. Bo tak jak spotykałem czasem nieziemców... To jednakowoż przeważnie wyglądali inaczej, ciągnął egzorcysta. I czy rzeczywiście wtykają ludziom implanty? A jeśli wtykają, to właściwie po co? Semen odruchowo dotknął ledwie widocznej blizny za uchem. Albo na przykład, dlaczego implanty wtykają tylko ci z głupimi oczami, a predatory ani alieny tego nie robią? Predatorów interesują tylko nasze czaszki, a alienom jesteśmy potrzebni jako inkubatory do wylęgu larw. Słowem czysty prymitywizm zachowań i zupełnie przypadkowy dobór ofiar. Kozak wzruszył ramionami. Szaraki stoją na wyższym stopniu rozwoju. Zaznaczają sobie ludzi, którzy są im do czegoś potrzebni, żeby ich potem bez trudu znaleźć. A, to w porządku. Uspokoił się Jakub. Na szczęście my nie jesteśmy im absolutnie do niczego potrzebni. Mów ze siebie, burknął Semen, z niepokojem obserwując, jak latający talerz zatacza kręgi nad miasteczkiem. Zejdę do piwnicy, zobaczę, czy palenisko prawidłowo wygaszone. Dodał i pośpiesznie skrył się w trzewiach planety. Jakub przez pół godziny obserwował nieziemców, a potem zszedł dotrzymać kumplowi towarzystwa. — Polecieli? — zapytał z niepokojem kozak. — Niby tak, ale na wszelki wypadek jeszcze posiedźmy tutaj. — Powiedz, po kiego grzyba te kurduplecie szukają? Semen westchnął. — Była kiedyś taka sprawa. Dawno temu. Będzie ze sto lat. Pochlaliśmy się wtedy we trzech. Ja, Griszka Rasputin i taki jeden Ajzyk. Tak zasadniczo to on stawiał. Taki mały trzydobowy rajd po knajpach, zakończony za miastem na plaży. Było po północy. Właśnie trzeźwieliśmy, wdychając morską bryzę, gdy nadlecieli oni. Kosmity. I co? Sparaliżowali nas błękitnym promieniem, a potem z latadła wysunęła się rurka taka, jak dziewczyny w klubach tańczą. Albo ja wiem, może raczej taka w remizie strażackiej. A ładna była ta nieziemska dziewczyna. Nie, nie po rurce zjechał raczej jakby facet i to bynajmniej nie strażak. Zresztą kto ich tam wie, między gwiezdnych popaprańców? Może i więcej płci mają. Wyglądał jak na filmie? To zależy na którym. W każdym razie włączył telepatię i zaproponował nam interes. Facet albo i nie facet był wynalazcą i wymyślił gumofilce. Też nie miał nad czym głowy łamać roześmiał się Jakub. Nie musiał przecież wymyślać od zera. Mógł je na ziemi podgapić i splagietować. Nie mógł, bo na ziemi one nie były jeszcze wynalezione, wyjaśnił semen. Co ty gadasz? Czy to znaczy, że. Dasz mi dość do słowa? No więc nieziemiec dał nam trzy pary nowiutkich gumofilców i spisaliśmy cyrograf. Każdy dostał sztabkę złota w zamian za to, że przez sto lat będzie chodził w nich jako tester. A UFOK miał po stu latach przylecieć, żeby ocenić zużycie materiału i skutki zdrowotne noszenia takiego obuwia. Dał nam złoto, buty i odleciał w diabły. Nie doceniłem wagi tego wydarzenia, westchnął semen. Griszka raz płótyn też nie. Swoje gumofilce zostawił pewnego wieczora na stole w restauracji Jar. Zwyczajnie przeszkadzały mu w tańcu. No i ktoś je zajebanił, pewnie żeby pociąć na relikwie. Ja moje straciłem podczas pierwszej wojny. Przeszkadzały mi w biegu. Jak wiałem z obozu jenieckiego w Prusach, no to je ciepnąłem w krzaki i uciekałem dalej w oficerkach, co je zabrałem pruskiemu wachmanowi. Szkopowi w każdym razie nie były już potrzebne. Isaac był najsprytniejszy, jak to Żyd. Oni po prostu mają łeb do interesów. Uzyskał patent... Sprzedał prawa firmie prowodnik z Rygi. Zarobił straszliwo kasę. Wymigrował do USA i tam zainwestował w sieć hoteli. I sądzisz, że wynalazca wrócił sprawdzić, jak te buty teraz wyglądają? Jestem pewien. Sto lat mija jakoś na dniach. A może pojedziemy tam, gdzie je ciepnąłeś, i przeszukamy krzaki? Nie cholera. Po tylu latach pod gołym niebem to już na pewno sparciały i wyściółka zgniła. A może i krzaków już nie ma? odpowiedział sam sobie Jakub. No to dupa zbita. Czegożeś wcześniej nie powiedział, że cię u foki zakulczykowały? To znaczy zaimplantowały. Zirytował się. A co by to zmieniło? Wyciągnięcie tego implantu jest niemożliwe! mruknął semen. W mózgu siedzi. I to w takim miejscu, że nie poradzisz. Żaden lekarz tego nie wydłubie. Technologii takich neurochirurgicznych nie mamy. Wyjrzeli przez włas. Latający talerz odleciał, więc chyłkiem przemknęli do chałupy. Egzorcysta myślał intensywnie, a jego kumpel zabrał się do przygotowania kolacji. Oglądałem kiedyś taki film, zmarszczył czoło Jakub. Był tam taki grubas z szablo. Zagłoba się nazywał. A no faktycznie. Był ktoś taki, przyznał Semen. No i on sobie poprawiał intelekt tak, że pił wino, potem olej i wino, parując w żołądku, przepychało mu ten olej do głowy. A tak się składa, że mamy i samogon, i olej słonecznikowy. Ale co to ma do rzeczy? zdumiał się kozak. Ufasz mi? Nie. Szkoda. Westchnął wędrowy czy z Nienacka, zamalował go tłuczkiem do kartofli w głowę. Świadomość zgasła. Kozak obudził się z jękiem. Łeb bolał go straszliwie. W dodatku, zamiast na podłodze, ewentualnie w barłogu, nie wiedzieć czemu leżał na stole. W ustach miał bardzo dziwny posmak coś jakby chemikalia. Jego kumpel siedział przy piecu i spokojnie żuł kawałek wędzonki. Coś ty zrobił? burknął Semen, mocno zirytowany. Musiałem dać ci chińsko narkozę. Skomplikowane operacje neurologiczne wymagają, żeby pacjent pozostawał w bezruchu. Że co? Jaka operacja? Przerażony Semen obmacał głowę, ale poza guzem od tłuczka nie odkrył nic niepokojącego. Żadnych dziur ani szwów. Po zagłubiańsku. Napoiłem cię samogonem, a potem olejem. Jakub wskazał blaszany lajek do benzyny leżący na parapecie. I położyłem ci termofor na brzuchu, żeby szybciej zadziałało. Olej wymieszałem z preparatem do zwalczania gnit i lekiem na pasożyty dla krów. Bo jak wiesz, przylepia jajko do włosów, to używa takiej wydzieliny, która twardnieje na kamień. A co krowom nie szkodzi, to i dla człowieka. Powinno być zdrowe. Eee, a co tu ma do rzeczy? Nie zrozumiał kozak. Ufoki musieli ci jakoś ten implant wkleić. Pomyślałem tak. Napuścimy ci oleju do głowy, a do niego dodamy tego rozpuszczelnika. Jak sobie radzi z gniedami, to i ufocki implant powinien od neuronów odspoić. Środek na pasożyty sprawia natomiast... Że krowa wydala glizdy oraz inne takie, to i obce ciało powinien wyrzucić A że czaszka nie ma dużo otworów, założyłem, że implant wyjdzie nosem albo uchem No i mamy go! Jakub triumfalnie pokazał małe elektroniczne paskudztwo Zamknięte w ubrudzonej czymś i poszczerbionej szklanej próbówce Semenowi odbiło się, tym razem jakby fryzjerem Ostatnio miał takie sensacje, kiedy napili się wody brzozowej. Jesteś zaiste geniuszem neurochirurgii nieinwazyjnej. Ale gryzie mnie pytanie, czy ten środek na wszy, aby można stosować do ustnie? Zaniepokoił się. Hm, zadumał się Jakub. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. W opakowaniu była jakaś instrukcja, ale literki małej tyle ich tam była. Zresztą i tak już za późno. Zadziałało i nie ma się czym stresować. — Czyli co? — zapytał Semen, oglądając elektroniczną bździnę w próbówce. — Weźmiemy z naszego arsenaliku minę przeciwpiechotną, zakopiemy, położymy implant na wierzch, ufoki namierzają, go lądują i bum! — Wiesz, czasami kompletnie cię nie rozumiem — burknął Jakub. Tak na dobrą sprawę ten nieziemski wynalazca to przecież twój dobroczyńca. Tak za bezdurno buty ci dał i zapłacił grubszą kasiorę za ich przetestowanie. A ty nie dość, że uwaliłeś swoją część umowy. To jeszcze chcesz go wysadzić w powietrze? W tym właśnie problem, że zawaliłem swoją część eksperymentu. Jak mnie u foki znajdą, mogę mieć grubsze nieprzyjemności. Wkurzę się i jeszcze zrobię mi kuku. Zaufaj mi. Znowu. Kozak odruchowo osłonił głowę ręką. Ale Jakub tym razem zamiast tłuczka złapał pęczek wytrychów, którymi odpalał traktor Sołtysa. Noce na cmentarzu zawsze są zimne. Na szczęście księżyc przyświecał, nie groziła im dekonspiracja, bo przez większą część pracy nie musieli używać latarek. Obaj starcy zdrowo się namordowali, nim podważyli i za pomocą lewarka odwalili lastrykową płytę. W grobowcu stała tylko jedna trumna. — Zmarły się nie obrazi? — zaniepokoił się Semen. — Nie, nawet jeśli. Nie widzę problemu. — To tylko bardak — burknął Jakub, podważając łomem nieco nadpruchniałe wieko. — Poświeć. Czas zrobił swoje. Na resztkach zetlałej wyściółki leżał szkielet w pozostałościach trumiennego garnituru. Na stopach miał półbuty, niegdyś zapewne eleganckie. Po latach w trumnie wyglądały nietęgo. — Śpieszmy się! — syknął Jakub, obserwując z niepokojem niebo. — Dawaj czachę! UFO znów krążyło nad gminą. Było to bliżej, to dalej... Ale wyglądało na to, że nieziemscy chwycili wreszcie konkretny trop. Semen podał przyjacielowi bardacki czerep Wędrowicz wrzucił implant przez otwór potyliczny i włożył czaszkę na miejsce. Na nogi nieboszczyka wzuli pośpiesznie stare gumofilce, zabrane z szopy egzorcysty. Zatrzasnęli wieko trumny, sapiąc, zasunęli płytę i zapadli w krzakach. Zrobili to. W ostatniej chwili. — Latali, fruwali, aż się zesrali — zanucił egzorcysta, widząc, jak latający talerz opada nad cmentarz. A potem wolał umilknąć. Ufoki zapaliły mocny reflektor. Na cmentarzu zrobiło się jasno jak w południe. Z latadła wysunęła się stalowa rurka, a po niej zsunęły się dwie pokurczowate postaci — nie wyglądały na kobiety, tylko jeszcze gorzej. Nieziemscy stali przez chwilę nad grobem, a potem nieporadnie zaczęli piłować płytę laserem. — Partacze — ocenił egzorcysta. — Ultradźwiękami poszłoby trzy razy szybciej. — Zorientują się, że to nie te buciory — bąknął kozak. — Pewnie tak — przyznał jego kumpel. — Ale jeśli mają się kogoś czepiać, to trup oszczaka. Nasza chata z kraja. Nieziemscy tymczasem dobrali się do trumny. I faktycznie, chyba się wkurzyli. Najpierw długo trajkotali gniewnie po swojemu, a potem znów po rurce wsiedli do talerza. Po chwili błysnął z niego strumień nieziemskiej energii i z grobu pozostał tylko lej w ziemi. Ufo chwiało się jeszcze moment w powietrzu, jakby w tłumionej złości. A potem pomigało światełkami i odleciało w diabły. A dokładniej rzecz biorąc, w kosmos. — Dziękuję. — Chyba znowu uratowałeś mi życie. Wzruszył się Semen. — W polu odpracujesz. — Tak czułem, że się nie nabiorą. Westchnął Jakub. — No ale żeby na trupie się wyżywać, to nieładnie. Z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bardaki przyjdą. Zobaczą tę dziurę zamiast grobu dziadka i o nas pomyślą. Będzie powód znów spuścić im w pierdol. I to tym razem bez grzechu, bo w samoobronie. Chatka. Zaimprowizowane z dwu drągów i koszul nosze ciążyły kamieniem. Na szczęście gęsto sypiący śnieg i zapadający zmierzch pozwoliły zgubić pogoń. Poszczekiwanie niemieckich psów i wrzaski rozochoconych pościgiem esesmanów utonęły w zadymce. Jakub i Semen na wszelki wypadek pokluczyli jeszcze po polach i zagajnikach. Dopiero gdy byli absolutnie pewni, że nikt już nie podąża ich śladem, skręcili w stronę kryjówki. Za pasmem wzgórz wiatr już tak nie dokuczał. Przystanęli, pociągnęli z carskiej manierki po łyku bimberku. Nosze z rannym dowódcą Zrobiły się jakby lżejsze. Podjęli marsz. Rakiety śnieżne grzęzły w zaspach, ale bez nich byłoby jeszcze gorzej. Wreszcie odetchnęli z ulgą. Byli na skraju zakazanego lasu. Przyszły egzorcysta zrzucił worek z pleców. Kilkoma uderzeniami siekiery, rąbiąc metr nad ziemią, ściął trzy brzuski. Zastrugawszy sterczące pnie, nabił na każdy z nich uciętą głowę konfidenta. Semen stał i obserwował go w milczeniu. Co komu przyjdzie z tego, że robimy taką wystawę w lesie na wygwizdowie, gdzie i tak nikt nie chodzi? pomyślał. Gdyby tak zdekapitować ich w dzień targowy, publicznie na oczach wszystkich, najlepiej w ogóle na rynku w wojsławicach, a wystawić te głowy przy wjeździe do miasteczka. Żeby każdy, największy nawet ćwok Zobaczył, czym grozi wysługiwanie się okupantowi Rozejrzał się wokoło Przeliczył czaszki i głowy w różnym stopniu rozkładu Zdobiące skraj lasu Od wybuchu wojny zlikwidowali ponad trzydziestu zdrajców I co by nie mówić Taktyka opracowana przez kapitana wyprówacza Była jakoś tam skuteczna Niemcy mieli coraz większe problemy ze znalezieniem przewodników, tłumaczy, kapusiów. A ci, których wcześniej zwerbowali, jakoś przestali przykładać się do roboty. Gdzie jesteśmy? Dowódca najwyraźniej doszedł trochę do siebie i uchylił powieki. U was w lesie. Za kwadrans będziemy na kwaterze. Ranny odetchnął z ulgą i ponownie zapadł w malignę. Obaj przyjaciele zakleli zgodnie... Dźwignęli nosze i ruszyli dalej. Obozowisko oddziału leżało w krótkiej debrze. Sześć półziemianek o sięgających ziemi dachach krytych darnią wystarczyło, by pomieścić barłogi dla partyzantów, kuchnię, kasyno, arsenał, szpitalik i kwaterę dowódcy. Od góry rozłożyste korony drzew osłaniały bazę przed wzrokiem ewentualnych lotników. Na skraju lasu na szczycie niewysokiego urwiska partyzanci zbudowali punkt obserwacyjny zdobyli trochę min przeciwpiechotnych ułożyli je na ścieżkach pod liśćmi ponaciągali w krzakach linki od zapalników przygotowali zawczasu stanowiska strzeleckie wokół kryjówki zaraz za kulminacją pobliskiego wzgórza zaczynały się już pola i bagna otaczające dębinkę było jak się bronić było w razie czego dokąd uciekać. Jakub i Semen weszli pomiędzy chaty. Zaraz z drzew zeskoczyło czterech członków oddziału. Przejęli nosze. Obaj kumple odetchnęli i z ulgą rozprostowali obolałe plecy. Roztarli zgrabiałe palce. Mogli wreszcie odpiąć rakiety śnieżne, strzepać biały pył z ramion i czapek. – chof zagadnął najwyższy leśny, małpowaty – z polskimi pagonami kaprala, krzywo przyszytymi do zszarganego pruskiego munduru. Kapitan jest ranny w nogę. Dostał postrzał. Dawajcie go do lekarza. Polecił Jakub. Włochacz do budy. Tupnięciem walonka odgonił mamuta, który podlazł i zaciekawiony macał po noszach trąbą. Pitekantropy odburknęły coś po swojemu i przyspieszyły kroku. Ktoś pobiegł przodem uprzedzić felczera. Egzorcysta odruchowo zasalutował, mijając totem wystawiony pośrodku obozowiska. Na szczycie pala zatknięto pomalowaną we wzory rogatą czaszkę, symbol matki krowy. Poniżej skrzyżowane niedźwiedzie łapy, na cześć wielkiego mywu. Niestarannie wyrzeźbiony orzeł i dziwaczna morda mająca wyobrażać Piłsudskiego dopełniały dzieła. Wokół temu był niewielki klomp. Obramowany urżniętymi maczetą niemieckimi głowami. Wiosnę trzeba pomalować, bo już te hełmy zaczynają rdzewieć, zauważył Jakub pogodnie. W ogóle to ładnie wygląda. I patriotycznie. I zgodnie z ich jaskiniowymi tradycjami. Może stopniowo wyjdą wreszcie na ludzi. Konwergencja kultur. Mruknął Semen pod nosem. Zawracanie dupy. Nic z tego nie będzie. Nie nauczysz małpy czytać i pisać, a nawet jak na chwilę lizną cywilizacji, to dzika natura i tak szybko wylezie na wierzch. Popatrz na kapitana, jak z niego wybija krew przodków. Malowniczo, rzekłbym. Chyba wiedział, co mówi. Wszyscy w okolicy znali tę historię. Zaraz po odzyskaniu niepodległości do dębinki przysłano z powiatu nauczycielkę, by spróbowała nauczyć małpowatych czytać i pisać. Nie bardzo jej się to udało. Za to sołtys wpadł jej w oko. Była starą panną. Miała już dwadzieścia cztery lata, więc desperacko chciała wyjść za mąż. Nic więc dziwnego, że nie przeszkadzała jej nieco małpia uroda wybranka. Ich syn był pierwszym mieszkańcem dębinki, który wywędrowawszy z rodzinnej wiochy, zdołał jakoś zaaklimatyzować się w cywilizowanym świecie skończył szkołę wojskową, zdał maturę, odbył kurs oficerski. Dalszy rozwój kariery przerwała przegrana wojna obronna w 1939 roku. Gdy jego oddział rozbito, uniknął dostania się do niewoli. Wrócił do Wojsławic na początku listopada. Początkowo starał się żyć jak inni i spokojnie klepać biedę pod niemieckim jarzmem. Jednak gdy wzmógł się ucisk ze strony okupanta, a w okolicy zawiązano pierwsze organizacje konspiracyjne, zapragnął znów chwycić za karabin. Niestety, semen miał rację. Pochodzenie i wpływ nauk domu rodzinnego szybko dały o sobie znać. A wojna i okupacja błyskawicznie zdarły z młodego oficera cywilizacyjne naleciałości. Za skalpowanie jeńców wyrzucono go z AK. Za kastrowanie niemieckich urzędników przegoniono z BH, za składanie Niemców w ofierze dawnym bóstwom wylano z hukiem z GL. Powędrował dalej na wschód, ale sowieccy partyzanci ani łupowcy też go nie chcieli. Wrócił zatem w rodzinne strony. Wizją wspaniałych łupów zaagitował grupkę mieszkańców rodzinnej wiochy i przybrawszy pseudonim Kapitan Wyprówacz stworzył własny oddział. Jakuba i Semena też nikt nie chciał jako partyzantów a ponieważ bardzo pragnęli lać Niemców spiknęli się z nim ale nawet oni z czasem doszli do wniosku że kapitan trochę przesadza wbijanie wrogów na pal jeszcze byli w stanie zaakceptować ale inne wyrafinowane tortury budziły w nich skrajny niesmak jedna z ziemianek została zaadaptowana na punkt opatrunkowy w Dębince i okolicach po śmierci starego szamana trudno było o opiekę medyczną z prawdziwego zdarzenia, ale kapitan-wyprówacz i na to znalazł sposób. Przy okazji rozbijania posterunku gestapo w Krasnym Stawie uwolnił odpowiedniego człowieka. Ksawery Bardak przed wojną przeszedł wojskowe szkolenie felczerskie. Ponieważ Niemcy go szukali i chwilowo wolał nie pokazywać się w domu, został w oddziale jako lekarz Gdy Jakub z Semenem zajrzeli do środka operacja już trwała Rannemu dla znieczulenia starą carską metodą nalano szklankę wódki i wetknięto w zadek solidną szczyptę najmocniejszej mahorki Bardak zapalił sobie cztery lampy naftowe dwaj najbystrzejsi małpowaci asystowali przy operacji i podawali narzędzia No jak tam zagadnął kozak będzie żył? Kule karabinowe przeszły czysto na wylot. Kula pistoletowa utknęła w mięśniu. Zreferował łapiduch. Powiedziałbym, że to banalne, ale stracił sporo krwi. Polud z dębinki umiera albo od razu, albo wcale. Wzruszył ramionami wędrowicz. Asystenci chirurga obrażeni wyszczerzyli zęby. Krwie tych pierwobylców. To on ma zaledwie jedną czwartą. Burknął bardak. Dobra, wyrywam. Potem się zobaczy. Pocisk brzęknął w miednicy. Ksawery z widoczną wprawą nawlukł dratwę na igłę i zaczął szyć ranę. Dziadek kazał bardaków likwidować, a słowa przodka – rzecz święta, pomyślał leniwie Jakub, patrząc na plecy felczera opięte starym, spranym kitlem. Tylko kłopot, że towarzysza z oddziału po prostu nie wypada. No i czas nieodpowiedni. W wojnę Polak Polaka bez powodu nie powinien zażynać. Co gorsza, trzeba się zjednoczyć przeciw wspólnemu wrogowi. Gdy już padło hasło wszyscy zdolni do noszenia broni, nie ma co wybrzydzać. Każdy, kto chce lać szwaba, może się przydać. Byle miał dwie ręce albo i łapy, umiał strzelać i dźgać nożem. Nieważne czy pitekantrop z dębinki, czy nawet bardak. Ale wojna kiedyś się skończy. Jeszcze mi zatańcują. Nie mieli tu nic do roboty. Poszli więc do jednej z chat, żeby choć chwilę wypocząć i zagrzać ręce przy ogniu. Nad drzwiami wymalowano krzywo napis kasyno. Ostukali buciory ze śniegu i wtarabanili się do środka. Odstawili pepesze w kąt. Przy stole pod oknem czterech pitek antropów grało w karcięta Piąty polerował krawędzie przepiłowanego ludzkiego czerepu Chyba chciał zrobić z niego miskę Na widok gości przerwali partyjkę Jeden zaraz podał przybyszom dwie miski z kaszą Drugi nalał do kubków gorzkiego ziołowego naparu o recepturze sięgającej paleolitu Obaj kumple z wdzięcznością przyjęli poczęstunek i napitek Kasza rozgrzała żołądki, a ziółka sprawiły, że po ciele rozlało się przyjemne odprężenie. Minęła może godzina, gdy w drzwiach stanął bardak. Dowódca odzyskał przytomność prosi do siebie, zameldował. Jakub i Semen dźwignęli się ciężko z ławy i poszli do sztabu. Kapitan wyprówacz najwyraźniej czuł się już o niebo lepiej. Siedział za stołem na swoim ulubionym krześle oprawionym w ludzką skórę. Ranną nogę owiniętą w bandaże położył na stołeczku. Przyjaciele zameldowali się regulaminowo. Kwatera kapitana urządzona była skromnie, ale ze smakiem. Na ścianie wisiały trzy portrety: czyngis Hanna, wlada palownika i barona Ungerna. To z ich biografii dowódca czerpał natchnienie niezbędne do walki z okupantem. Poniżej na półeczce prezentowały się obdarte grzbiety. Zczytane do cna dzieła Markiza de Sade, dzieje Gilles i akta procesu Templariuszy. Dzieł poświęconych inkwizycji hiszpańskiej kapitan nie gromadził. Uważał bowiem inkwizytorów za leni frajerów i przesyconych duchem humanizmu nieudaczników. Na przeciwległej ścianie zawisła mapa okolicy, upstrzona chorągiewkami opatrzonymi symbolem trupiej czaszki, a obok gablota pełna niemieckich orderów i innych odznaczeń. Kapitan był zapalonym kolekcjonerem. A może chciał mieć coś na pamiątkę historycznych wydarzeń? Panowie, dziękuję za uratowanie mi życia, uśmiechnął się. Wasza ofiarność nie pójdzie w zapomnienie. Gdy tylko wojna się skończy, wystąpię o nadanie wam stosownych odznaczeń państwowych, zważywszy, że stoczyliśmy potyczkę ze znacznie liczniejszym i dobrze uzbrojonym przeciwnikiem. Dziękujemy, ale to drobiazg! machnął ręką Jakub. Towarzysza walki nie porzuca się na pastwę wrogów dodał semen. Podsumujmy akcję. Atak na mleczarnię przeprowadziliśmy wzorowo. Spalenie całej dokumentacji poważnie utrudni Niemcom ściąganie kontyngentu. Można zatem powiedzieć, że odnieśliśmy kolejne małe zwycięstwo i to bez strat własnych. Trudno, żeby były jakieś straty własne, skoro nikogo nie zastaliśmy w środku, <laughs> uśmiechnął się wędrowicz. Druga część misji, czyli likwidacja trzech zidentyfikowanych konfidentów okupanta, też przeprowadzona została wzorowo. Sukces nas cieszy. Musimy jednak zintensyfikować działania, powiedział twardo dowódca. Szwaby powinny bać się każdego krzaka, każdej miedzy, każdej szopy. Niech srają pod siebie na samą myśl o okolicznych lasach. Za każdego aresztowanego Polaka musi ginąć w męczarniach dziesięciu Niemców. Wszystko to bardzo słuszne postulaty i zasadniczo podoba mi się ta idea. Jakub pokiwał głową. Jest tylko jeden tyciuchny problem. Jak zażynamy konfidentów, a nawet folksdojczów, to im specjalnie nie żal. Ale za kilku zabitych żołnierzy, nie mówiąc już o esesmanach, gotowi spacyfikować całą wieś. I co wtedy? Wsie obronimy! No niby dobry pomysł, ale jak to zrobić w jedenastu chłopa? AK pewnie nam pomoże, jak przyjdzie co do czego, ale proszę nie zapominać, że najchętniej by nas stąd przegnali. Tak czy inaczej, mamy zbyt mało sił. Każdy partyzant pochodzący z Dębinki wart jest dwóch partyzantów normalnych. A jeśli chodzi o walkę wręcz, to nawet pięciu. Bez obrazy, panowie. Bo wy jesteście jeszcze lepsi. Szwabów jest za dużo. Wszystkich nie zabijemy, mruknął Semen. Ja ze swojej strony oczywiście gotów jestem położyć trupem ilu tylko się da, ale mój przyjaciel trafnie rozumuje. Pozabijać to żaden problem. Musimy jednak pamiętać, że rachunek, jaki okupanci nam za to wystawią, będzie trudny do udźwignięcia. Co wiecie o tych, którzy próbowali nas dopaść? kapitan klepnął się po rannej nodze i syknął z bólu. Zwykły patrol Jakub machnął ręką. W wojsławicach od tygodnia siedzi oddział SS. Zakwaterowali na zimę. Chyba odpoczywają po trudach frontu wschodniego. Osiemdziesięciu chłopa. Wygonili ludzi z chałup przy Hełmskiej, otoczyli sobie teren wysokim płotem, zbudowali bramę i wystawili wartowników. I tak siedzą. A żeby im się nie nudziło, dowódca wysyła ich co jakiś czas na patrol. Mieliśmy pecha i na nich wpadliśmy. Pecha rzekłbym podwójnego, bo aż tak daleko, raczej się nie zapuszczają. Osiemdziesięciu esesmanów? W oczach kapitana zabłysły ogniki. I dopiero teraz mówicie o tak ciekawej zwierzynie, muszą umrzeć. Najlepiej na palach. Spojrzał na galerię portretów i uśmiechnął się do swoich wizji. To piękny pomysł, ale obawiam się, że niewykonalny, westchnął Jakub. Sprzeciwiacie mi się. W słabym świetle świeczki trudno było ocenić, czy dowódca gniewa się na nich, czy tylko smuci? Kapitanie wyprowadź! Semen stanął trochę bardziej na baczność i niedbale zasalutował. Co przysięgliśmy wstępując do partyzantki, tego dotrzymamy. Problem tylko, że trzeba rzecz tak przeprowadzić, aby podejrzenie nie padło na miejscowych, bo faktycznie może być z tego pacyfikacja. A tego byśmy chyba nie chcieli. Dowódca zabębnił palcami po biurku. A może upozorujemy atak sowieckich partyzantów? Albo lepiej wypadek losowy zadumał się Jakub. Tylko jak niby wypadek, w którym ginie osiemdziesięciu hitlerowców no, ewentualnie, gdyby na ich obozowisko spadła bomba lotnicza wiem, gdzie w lesie jedna leży. Zgubiona jeszcze we wrześniu 39. Fajna taka, duża, z półtora metra długa i gruba, że objąć ciężko. Taka to może pizgnąć, jak trzeba. Gdyby tak zapakować na furmankę, przemycić w pobliżej ich kwater, zaczął knuć niecny plan. To bardzo dobry pomysł. Tylko jest kilka problemów. Po pierwsze, ta bomba waży minimum pół tony, burknął Semen. Trzech, czterech silnych chłopów trzeba, żeby ją podnieść. No to raczej trudno ją będzie dyskretnie podrzucić. Po drugie, spadła i nie wybuchła. A jeśli rąbnie przy próbie poruszenia, albo co gorsza, podrzucona do obozowiska wroga wcale nie wybuchnie, znajdą i będzie chryja. Do tego trzeba fachowca. Zapadło milczenie. A może nasz problem rozwiązałby prawdziwy nalot? zadumał się Jakub. Tylko jakby go sprowokować? A gdyby tak dać znać Sowietom, że kwateruje tu jakiś szalenie ważny szwabski generał? Taki wiecie, po byku, co to im zdrowo nabruździł i którego bardzo chcą dopaść. Nie jest to głupi pomysł, ale oni wyślą z dziesięć bombowców i zrównają z ziemią całe Wojsławice, pokręcił głową kozak. Co nam z tego, że nam skasują, jak nie przeżyje nikt z naszych? Żeby się tym cieszyć, coś innego musimy wymyślić. Jak ja was lubię, panowie, uśmiechnął się kapitan i przestał bębnić palcami. Jesteście wzorem dla innych partyzantów. Nie ma zadania, którego byście się nie podjęli. Nie ma problemu, którego nie umielibyście rozwiązać. A my tylko tak czysto teoretycznie rozważamy, bąknął Jakub. Wierzę w was. Przyjmijmy, że tych osiemdziesięciu trupów to będzie mój prezent urodzinowy. Zgoda? I tym razem darujmy sobie to nabijanie na pale. Widzę, że się dogadaliśmy. To ja wracam do zdrowia i czekam na wieści. Znaczy na dobre wieści. Obaj kumple odmeldowali się i wyszli. Panie doktorze, jakie rokowania? zagadnął kozak Felczera stojącego na ganku. Przeżyje? Musi minimum przez tydzień poleżeć. Wyjaśnił Bardak. Wyliże się pewnie jak zwykle. Ale na razie kazałem mu siedzieć na dupie w obozowisku, pić hematogen i wypoczywać. I nie ma żadnych szans, żeby mu się miało nagle pogorszyć czy coś? Tak, żeby trzeba go było dobić i zakopać, albo wysłać samolotem na leczenie do Anglii? Ma żelazne zdrowie. Spojrzenie Bardaka stwardniało. A rokowania są dobre. Co? Dowalił wam jakieś niewykonalne zadanie? Uśmiechnął się krzywo. Domyślna bestia. Dziadek miał rację, żeby ich w porę likwidować. Westchnął w duchu wędrowycz. Człowieku, co ty gadasz? Obraził się Semen. Byłem kozackim oficerem w legendarnym korpusie kurierów, podległym samemu carowi. Naszą dewizą były słowa, każdy rozkaz. Dla nas nie było zadań niewykonalnych. To my chyba wrócimy na razie do siebie, poudawać spokojnych chłopów. Powiedział Jakub. Jakbyśmy byli potrzebni, dajcie znać. Co do zadania, które nam zlecił, sprawę trzeba przemyśleć i coś zadecydować. Też wymyślił. Tylu Niemców natłuc, to jeszcze jak cię mogę. Ale jak niby zatrzeć ślady? Wróciła uparta myśl. A może jak wypoczną, znów ich skierują na front? Zadumał się Semen. — Mielibyśmy kłopot z głowy a kapitanowi powiemy, że rozwiązaliśmy problem. Jest w tym pewna mądrość, przyznał Felczer. Śnieg padał i padał. Przyjaciele przypieli rakiety i ruszyli w stronę Starego Majdanu. Byli nieludzko wręcz zmęczeni. Najpierw akcja na mleczarnię kontyngentową koło Bończy, potem egzekucja konfidentów, potyczka z SS-manami w lesie za Witoldowem, Wreszcie marsz z noszami. Poczęstunek i kubek naparu pobudziły ich ale na krótko. Jeszcze ostatni zagajnik i przed nimi zamajaczyły chałupy Jakubowej wsi. W oknach żółto pełgał poblask świeczek. To był długi dzień, ale wreszcie dobiegł końca. Załomotali w drzwi. Otworzył tatko Jakuba. No nareszcie. Już się niepokoiłem, co tak długo. Dowódca oberwał. Musieliśmy odstawić go na kwaterę. Sam by nie doszedł. Tu i zeszło, wyjaśnił syn. Poważne ranny? W nogę. Dwie przestrzeliny i jedna kula w mięśniu. Tyle dobrze, że udało się ją wyciągnąć. Felczer mówi, że do wesela się zagoi, wyjaśnił kozak. Znaczy się, jakiś tydzień mamy spokój. Przyjemnie było. Siąść przy rozgrzanej kozie, zjeść miskę zawiesistego rosołu, popić domowym samogonem. Potem posiedzieć w dobrze napalonej łaźni, wygrzać gnaty, a wreszcie uwalić się w kącie na dobrze nabitym sienniku i odespać w cieple całe to włóczenie się po polach. Dniało już, gdy obaj konspiratorzy zwlekli się z barłogów, wyszli przed chatę i przetarli gęby świeżym śniegiem. Jakubowy ojciec wstał jeszcze przed świtem, zrobił obrządek, teraz schylony posypywał ścieżkę popiołem. Spaliście jak susły, mruknął. Ale co tam po akcji wiadomo wypocząć musowo? Co trzeba pomóc, tatko? W obejściu to już porobione. Trzeba by nawieść drewna. Mamy jeszcze ten przydział od szwabów za świniaka, co go na kontyngent odstawiliśmy. Weź furę to znaczy sanki, zaprzęgnij miśka i podjedź na leśniczówkę. Kawał drogi, westchnął syn, nie lepiej tradycyjnie poczekać do wieczora i podpiłować bardaką płot? Lepiej, przyznał ojciec. Problem w tym, że po ostatnim razie jeszcze nie zrobili nowego. Dlatego pojedziesz na leśniczówkę. No cóż, jak mus to mus. Mus, zwłaszcza że po drodze wdepniesz na Zarowie. Ojciec puścił oko. Zejdzie wam trochę czasu, więc jak już załadujecie, zanocujesz u semena, żeby konia nie przemęczyć. Kobyłka mało się rusza, zastała. Trzeba ostrożnie, bo przecież to po śniegu i ciężar będzie ciągnęła. Wrócisz jutro, ewentualnie pojutrze, zależy jaka pogoda będzie i inne o okoliczności. No dobra. Ja też mam do odebrania przydział, przypomniał sobie Semen. Tu przy okazji skorzystam z waszej furmanki. Jak dają, to się bierze. Inna sprawa, że szwaby za świnie płacą człowiekowi jego własnym drewnem z gromadzkiego lasu. Aha, środa dzisiaj, święto dyszla. No to po drodze zajrzyjcie do Wojsławic na targ. Może co ciekawego się trafi. Wiosna przyjdzie, nowa brona, by się zdała. Zjedli jeszcze tylko śniadanie... Wypili kawy z palonych żołędzi i zakutali się w półkorzuszki. Byli gotowi do drogi. Zaprzęgli konia do sań i pojechali. Po wczorajszej zadymce została na polach gruba warstwa świeżego puchu. Koń misiek szedł jak po sznurku. Słoneczko wyjrzało z chmur. Środowe targi podczas okupacji wyglądały raczej smętnie. Wieloma towarami Niemcy w ogóle zakazali handlować, ale ludzie nadal przychodzili, siłą przyzwyczajenia. Jakub i Semen zostawili sanki i konia tradycyjnie obok krzyżówek na podwórzu pili i podreptali popatrzeć, co ciekawego, zasięgnąć języka, posłuchać plotek. Jednak zaledwie dotarli na plac pod ratuszem, stracili dobry humor. Trudno było go nie stracić na widok kilkunastu szkopów, snujących się pozornie bez celu. Próżno też było liczyć na jakiś ciekawy towar. Nawet jeśli ktoś przywiózł rąbankę albo kiełbasę, to na widok gości nie wyciągał tego na wierzch. No i nic ci z handlu na dziś, skomentował Jakub. Chodźmy chociaż golnąć sobie coś na rozgrzewkę. Fakt. W końcu tradycja. Zgodził się Semen. Niestety ledwie zajrzeli do knajpy. Odeszła im także ochota na piwo. W lokalu rozpanoszyli się esesmani. Jeden grał na gitarze smętną teutońską piosenkę, a piętnastu czy dwudziestu kompanów śpiewało do wtóru. — Ich habe einen Urlaub und kleines Stück Papier und schreibe einen Brief zu dir, zu dir, zu dir. Przyjaciele zawrócili. Wiosna idzie, mruknął Kozak, pociągając nosem. Myślę, że tak w marcu, no najpóźniej no w kwietniu, ruszy wielka ofensywa sowietów. A może i angielskie dubki na froncie zachodnim zechcą łaskawie tyłki podnieść. Ruszy albo i nie ruszy burknął Jakub. A jeśli ruszy, to też nie wiadomo czyja i w którą stronę. Niewykluczone, że szwaby znowu pójdą na Moskwę, albo Leningrad zdobędą. A jak wezmą Leningrad, to Japończyki uderzą ze swojej strony. I co wtedy? Wojna stuletnia trwała sto lat, a ta obecna ile może potrwać? Rosja jest wielka. Podbijanie jej będzie trwało i trwało. A za Rosją są jeszcze Chiny. Zabrali furmankę z podwórza i ruszyli przez osadę na wschód. Przechodzący obok Niemcy obrzucili konia wzrokiem. Habeta była marna. A dzięki kilku prostym zabiegom antypielęgnacyjnym wyglądała jeszcze gorzej. Ostrożność była wskazana. Te lepsze szkapy okupanci konfiskowali na potrzeby armii. Siedzą nam jak czyrak na karku, burknął wędrowicz. Osiemdziesięciu esesmanów w jednej wsi to zdecydowanie o osiemdziesięciu za dużo. Jakbyśmy mieli mało innych kłopotów. A ci w mojej knajpie to po prostu prowokacja. Tyle dobrze, że spokojnie chwilowo siedzą. Spokojnie? zaperzył się Jakub. No co ty gadasz? Mało nas wczoraj nie ustrzelili. Walili na oślep ze szmajserów. Ale walili do nas konkretnie, a nie do wszystkiego, co się we wsi rusza. Zawsze może być gorzej znacznie gorzej burknął kozak. Niemcy na kwaterze i tak są so jak gniazdo szerszeni dowodził Jakub. Szerszenie. Nawet jak tylko latają i bzyczą, to już stanowią śmiertelne zagrożenie. Dlatego uważam, że kapitan ma rację. Trzeba się ich pozbyć. Tylko nie umiem wymyślić, jak. Bimbrem na metanolu wytruć albo grzybami może? Podoba mi się Twój tok myślenia. Przed kapliczką zakręcili na drogę do chuty. Minęli opuszczone chaty. Las stał cichy i zaśnieżony. Koń co jakiś czas odwracał łeb. I popatrywał na przyjaciół, jakby z wyrzutem. Wiom, nie wygłopię się, bo cię sprzedam Niemcom i dopiero zobaczysz, co to jest ciężka praca. Zagroził mu Jakub. Opodal z kraju lasu, koło wiatrołomu, zatrzymał sanki. Zeskoczył zręcznie na pień i przeszedł po nim nad zaspami. Potem przeskoczył na kolejny i tak dotarł w pobliże starego, wypruchniałego pnia. Zajrzał do środka. Pień był pusty. Jakub odetchnął z ulgą, a nawet uśmiechnął się pod nosem. Najwyraźniej Żydzi ukrywający się w lesie podjęli depozyt. Zawiesił na wbitym wewnątrz metalowym haku worek z kaszą, makaronem i dobrze wysuszoną wołową wędzonką. Postawił poniżej dwie butelki z naftą i znów po pniu, starając się nie zostawiać śladów, wrócił do sanek. Żyjo oznajmił kumplowi. Ale co to za życie? W norach pod ziemią? Westchnął kozak. No ale lepiej się ukrywać niż umierać z głodu w getcie czy przepaść na zawsze w jakimś obozie. Miejmy nadzieję, że wojna się skończy, to i dla nich jeszcze zaświeci słoneczko. Teraz najważniejsze to pozbyć się z miasteczka SS-manów, żeby przypadkiem nie wytropili kryjówki. Zresztą w okolicy jest więcej spraw, o których nie powinni wiedzieć. Coś wymyślimy. Ciężko było jechać przecinką. Na szczęście do leśniczówki zostało im nie więcej niż trzy kilometry. Przyszły egzorcysta ujął bat i niemal czule poklepał konika po zadzie. Misiek obejrzał się, wyraźnie zdegustowany, ale posłusznie przyspieszył. Drogę przebiegła im wiewiórka. Poza tym nie wypatrzyli żadnej innej zwierzyny. ludzi ludziska, to i zwierzaki pouciekały! rozważał kozak. Jakub nie podjął tematu. Rozglądał się. Nagle ściągnął lejce. Prrr. Sanie zatrzymały się niemal w miejscu. Co się stało? Zaniepokoił się Semen. Jakub zeskoczył w śnieg. Przeszedł kilkanaście kroków. Króca fuks. Sam zobacz. Przyjaciel dołączył. Śnieg, który spadł wczoraj, mocno zatarł wszelkie ślady. Ale w zaspie nadal widać było podejrzanie regularne zagłębienie jakby niewyraźne odbicie wielkiej trójpalczastej łapy, długiej na dobre trzy metry. Myślisz, że? zaczął kozak. Czy myślę? Ja jestem pewien zobacz, tam jest kolejny. Przeszła tędy nie dalej niż kilka dni temu faktycznie. Dziwaczny trop, jakby zostawiony przez smoka lub dinozaura, przecinał las i nikł wśród drzew. Diabli nadali, jakby było mało nieszczęść, westchnął Jakub. Bo tak po prawdzie i tą sprawą wypadałoby się zająć. Wdrapali się na sanie i pojechali dalej. Nie minęły trzy kwadranse i byli na miejscu. Wokoło leśniczówki zgromadzono stosy drewna wyciętego po lasach w ciągu ostatniego roku. Lepsze gatunki złożono osobno zapewne by je wyekspediować do rzeszy. Gorszymi wypłacano chłopom deputaty za odstawione na kontyngent produkty. Niemiecki leśniczy, wywabiony dzwonkami sań, wyszedł przed budynek. Obejrzał przydziały, wpisał w księgi nazwiska, a potem pokazał, z którego sągu mogą zabrać pniaki. W ciągu niecałej godziny skończyli załadunek i ruszyli na grabowiecką do semena. Nim dotarli na miejsce, przemarzli na kość. Wreszcie zajechali na zaśnieżone podwórze. Jakub od razu wyprzągł miśka i zaprowadził do pustej stajni. Rzucił szkapie siana i podsypał do żłobu owsa. Nakrył zwierzę grubymi derkami. Wlali konikowi do wiadra, litrową butelkę samogonu i dodali trochę melasy, by zabić smak. Zwierzak nie bardzo miał ochotę na taki trunek, ale czując słodki posmak, wypił wszystko. — To na rozgrzewkę, żebyś nie dostał zapalenia płuc, mały. Przyszły egzorcysta pogładził zwierzaka spracowaną dłonią po chrapach. Gdy Jakub wszedł do domu, powitał go chłód i lekka woń dymu. W piecu było świeżo napalone, ale musiało minąć trochę czasu, zanim chata się nagrzeje. Jego przyjaciel stał pod lampą naftową i studiował papier odczepiony od drzwi. Minę miał zafrasowaną. Złe wieści? Cholera wie zebranie przedstawicieli sołectw w budynku gminy dziś po południu o osiemnastej, odczytał kozak. Obecność obowiązkowa. Pewnie jakieś nowe zarządzenie okupanta, albo nie daj Boże, represję za naszą wczorajszą akcję. Tak czy inaczej, takie wezwanie nie wróży nic dobrego. Ano fakt! kiwnął głową Jakub. Mam iść z tobą? Twoja obecność na pewno doda mi otuchy. A na razie coś zjedzmy. Myślę, że jajecznica będzie akurat. A jak wrócimy cali i zdrowi, to rozpracujemy wieczorem flaszeczkę czegoś mocniejszego obiecał semen. Zanim doszli na miejsce, było już zupełnie ciemno. Śnieg skrzypiał pod butami, księżyc w pełni powoli wypełzł na niebo i oświetlił okolice swoim nierzeczywistym blaskiem. Tu i ówdzie lśniły przez szybę świece lub lampy naftowe. W oknach dawnego domu ludowego błyszczało światło elektryczne. Trzy żarówki, każda o mocy pięciu watów, zdawały się świecić ostro dla oczu nawykłych do świec i lamp naftowych. Szwabski wynalazek! przyszły egzorcysta splunął w zaspę. To draństwo może wzroku szkodzić. W ogóle obrzydliwa rzecz ten prąd. W Ameryce na ten przykład elektryki używa się, żeby palić skazańców żywcem na specjalnych fotelach. Nie przesadzaj, burknął Semen. Prąd elektryczny przydaje się do bardzo wielu rzeczy. Nie ja mam nadziei, że jak Niemcy się już wyniosą, to kable, żarówki i agregat zostaną. Sala szybko się zapełniła. Przybyli zajmowali miejsca w ławkach. Kozak wyjął z kieszeni zegarek otrzymany kiedyś od cara. Brakowało jeszcze trzech minut. Wreszcie dozorczyni pstryknęła ebonitowym przełącznikiem, zapalając dodatkowe dwie żarówki nad sceną. Trzasnęły boczne drzwi i rozległ się huk podkutych buciorów. Na podwyższenie wmaszerowali dwaj ss z pistoletami maszynowymi, wycelowanymi w tłumek wieśniaków. Za nimi wkroczył oficer w wymuskanym mundurze. Na ramieniu miał opaskę ze swastyką. Hans von Lemke przedstawił się szwab. Wydział aprowizacji Kwatermistrzostwa. Mówił po polsku nieźle, ale z twardym teutońskim akcentem. "Swołałem to zebranie, żeby poinformować mieszkańców miasteczka, że celem wyżywienia stacjonującego w Wojsławicach oddziału SS" Podwyższony zostaje kontyngent. Łżwy skóry, wysyny, mruknął pod nosem Jakub. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tej okolicy nie jeden gospodarz ukrywa nielegalne, niezarejestrowane zwierzęta gospodarskie. Oficer uśmiechnął się krzywo. Ale nie zamierzam ich szukać w tych pełnych bantytów lasach. Proponuję jednak, Układ, Fam zależy na sieciu i na świętym spokoju. Mnie zależy na tym, żeby moi ludzie nie chodzili głodni. Nie obchodzi mnie, skąd we dla dla nadciwność. Potrzebuję 150 kg wołowiny i jesteśmy kwita. No i co dla was najważniejsze, nie zadaję żadnych pytań. Oczywiście, jak nie dacie to powolnie, będę musiał sięgnąć. Pośrodki przemusu, ale wierzę w wasz rozsądek. Wysiewienie armii niemieckiej zwiększa przecież wasze bezpieczeństwo. Nadstawiamy savas was odpierając na wschodzie ataki bolszewickich Hord. Powinniście być nam wdzięczni. Zrobił zbolałą minę, by pokazać, jak bardzo smuci go niewdzięczność Polaków. Po sali przebiegł szmer. Ludzie popatrywali jeden na drugiego i rozkładali bezradnie ręce. Po trzech latach okupacji krów już i tak zostało we wsi tyle, co kot napłakał. Ktoś musiałby się bardzo poświęcić, ale kto? No i jak tego kogoś przekonać? Nieoczekiwanie kozak wstał z krzesła. – Szanowny panie Lemke, – zasalutował w imieniu mieszkańców miasteczka, – aprobuje ten układ. Jutro, najdalej pojutrze otrzyma pan mięso. Osobiście to załatwię. No to jutro. Czekam. Okupant uśmiechnął się krzywo i wyszedł bez pożegnania. Za nim wymaszerowała eskorta. Huk podkutych buciorów stopniowo ucichł na ulicy. Ludzie odetchnęli z ulgą, pokiwali głowami, wzruszyli ramionami i także się rozeszli. Tylko jeden z sołtysów. Podszedł do semena. Ty tak poważnie? zagadnął. No pewnie, że poważnie. Dostanie mięso i niech się nim urławi skurwysyn. Byle tylko dotrzymał słowa. A że tak zapytam, skąd weźmiesz wołowinę? Załatwię. Semen błysnął zębami. A skąd to już moja rzecz? No cóż, w takim razie o nic nie pytam. Kwadrans później obaj przyjaciele maszerowali przez zasypiające miasteczko. Czyś ty się z kapusto na głowy zamienił? Gderał Jakub. Mieliśmy ich pozabijać, a nie dokarmiać. Jak mu niby dostarczysz tyle żarcia? Skłusujemy. Co niby skłusujemy? Jeleni ani łosi w okolicy nie ma. Dzików od lat nie widziałem. Saren i zajęcy też prawie zabrakło, bo przecież cała gmina kłusuje, ile wlezie. A ma być wołowina. Przecież na smak Niemiec odróżni, czy to dziczyzna, czy schodowlanego bydełka. A co powiesz na to, żeby upiec przy jednym ogniu dwie, a może i trzy pieczenie? Trzy? A już wiem. Zatrujemy to mięso i w ten sposób ich wykończymy. Zaufaj mi. Póki szli między domami, poblask z okien trochę oświetlał zamarznięte kolejny. Gdy minęli krzyżówki, musieli zapalić świeczkę w latarce, ale i tak omal sobie zębów nie powybijali, potykając się na grudach. — Przez tę elektryczność oko nie może się dostosować do ciemności, gderał wędrowicz. Trzeba by zrobić tak jak dawni piraci. — Ale co masz na myśli? — zdziwił się jego towarzysz. Nosili opaskę na oku. Jedno mieli do walki w dzień, a drugie trzymali w ciemności, bo służyło do nocnej bitki. A jak w bitwie na morzu taki wbiegał pod pokład okrętu, to zamykał oko oślepione blaskiem karaibskiego słońca, zdejmował opaskę i już mógł bez problemu walczyć w ciemnej ładowni wśród beczek rumu. Kto ci takich bzdur nagadał? Kozak złapałby się za głowę, ale ręce miał zajęte, bo niósł latarnię. Nikt. Sam do tego doszedłem, sztuko dedukcji. Jakub dumnie wypiął pierś. Nie obraź się, ale. Może powinieneś mniej myśleć. Za to więcej gazet i książek poczytać, albo mądrych ludzi posłuchać. No, niby można, przyznał przyszły egzorcysta. Ale musiałbym sobie najpierw przypomnieć cały alfabet. A tu wiecznie coś do roboty i człowiek sam nie wie, w co ręce włożyć. Opowiedz lepiej, co wymyśliłeś. No więc, mój szalony i genialny plan jest taki. Było grubo przed świtem, gdy obaj przyjaciele znowu pojawili się na drodze wiodącej przez pola w stronę białej góry. Tym razem przyszli pieszo. Mróz był tego dnia siarczysty, ale zakutani w kożuchy, w walonkach i papachach, jakoś sobie radzili. Większy problem mieli z przebijaniem się przez kopny śnieg. Na długim rzemieniu wlekli nieduże sanki. Las wyrósł przed nimi cichy i jakby groźny. Tyle dobrze, że między drzewami wiatr im tak bardzo nie dokuczał. Mimo wszystko twój plan wydaje mi się ciut ryzykowny, gderał Jakub. Co będzie, jeśli ona coś przewącha, albo pojawią się inne skutki uboczne? Przecież się zgodziłeś. No bo mnie spoiłeś bimbrem. Albo może też dlatego, że chyba nie ma innego wyjścia. Ślady sań, którymi jechali poprzedniego dnia, było jeszcze widać. Niebawem dotarli do miejsca, w którym natrafili na dziwny trop. Obaj westchnęli bardzo ciężko i ruszyli w głąb zagajnika. Cisza aż szwidrowała w uszach. Nawet wiatr się uspokoił. Przeszli może 300 metrów. Między drzewami zrobiło się jaśniej. Czuli, że za chwilę będą na miejscu. Teraz i kozak. Zaczął mieć wątpliwości. Wreszcie ostrożnie wyjrzeli z zapokrytych śniegiem krzaków. Chatka na kurzej nóżce stała pośrodku polany. Nóżka, wielka jak dorodna wieżba, dreptała w miejscu, ale solidny łańcuch zaplątany o najbliższe drzewo nie pozwalał jej daleko odejść. Nad krzywym, blaszanym kominem nie unosił się dym. Poleciała gdzieś cholera. Zapolować pewnie, mruknął Semen. Albo i na sabat. Dobra nasza. Gorzej, jak nagle wróci. A może jest w środku? Tylko zapomniała napalić? Jakub ulepił twardą Śnieżkę i rzucił. Celował w drzwi, ale zamiast tego wybił okienko. Odruchowo skulili się w kryjówce, ale nic się nie wydarzyło. Babajaga, chyba faktycznie gdzieś wybyła. No dobra, zatem zrobimy tak. Ukatrupimy kurzą nogę, wyciachamy 150 kilo mięcha, odstawimy temu Lemkę. Czarownica wróci do domu, wścieknie się i pójdzie po śladach prosto na szwabskie kwatery. Albo oni trzasną ją, albo ona ich. W obu przypadkach wygrywamy, powtórzył szczegóły planu kozak. Ty to masz łeb, pochwalił jego towarzysz. A Bóg da, to się wzajemnie wykończą. Ściągnęli walonki, odsłaniając nabite gwoździami esesmańskie kamasze. Z nogą był pewien problem, bo nie wiedzieli, gdzie to to może mieć mózg, albo inne wrażliwe organy. Po krótkiej naradzie przyciapali ją się kierką w kilku miejscach i poczekali, aż się wykrwawi. Trwało to dobre dziesięć minut. Raniona noga zaczęła skakać po polanie, szarpiąc przy tym łańcuch, gubiąc deski oraz umeblowanie chatki. Wreszcie przewróciła się, rozwalając przy okazji domek baby Jagi w drobny mak. Wierzgnęła jeszcze kilka razy i znieruchomiała. Można było zabrać się do rozbioru mięsa. Napełnili cztery worki, sprawdzając ręczną wagą, czy ilość jest odpowiednia. Następnie zdeptali solidnie polane, zostawiając dużo wyraźnych śladów. Semen rzucił dodatkowo w śnieg furażerkę z gapą i opaskę ze swastyką. Na ocalałym kawałku ściany chatki wyrżnęli kozikiem okazałe runy SS załadowali mięcho na sanki i śpiesznie ruszyli w stronę miasteczka. Płozy zostawiały na śniegu wyraźne ślady. Kapiąca z ładunku krew barwiła śnieg szlakiem czerwonych rozbryzgów. Nawet ślepy nie przegapiłby takiego tropu. — Teraz trzeba się pośpieszyć. Nie wiemy, kiedy cholera wróci. A lepiej, żeby nie dopadła nas w lesie — zakomenderował kozak. Nie minęła godzina, jak znaleźli się przy bramie. Dwóch znudzonych wartowników obrzuciło ich groźnymi spojrzeniami. — Głoty tak — Semen uchylił papachy. My do pana Lemkę. Szwab przyszedł po chwili. Przywieźliśmy mięso. Zgodnie z umową 150 kilogramów. Kozak wskazał worki na sankach. Można zważyć! Świeżutkie, z porannego uboju. Wartownicy chyba zrozumieli, bo ucieszyli się wyraźnie. To co? W następny poniedziałek kolejna dostawa? Uśmiechnął się Lemkę. A to... Nie miało być jednorazowo, zaprotestował Jakub. A czy ja wyklątam na idiotę? Oburzony Niemiec położył dłoń na kaburze. Mam do wykarmienia osiemdziesięciu ludzi. Muszą wypoczywać. to się ociwiać i wiosną wracają na front. Czy wy nie rozumiecie niewdzięczne kmioty, się tylko my Niemcy chronimy was przed komunizmem? przelewamy za was krew, oddajemy młode szycie przedstawicieli wyższej rasy w obronie takich jak wy podludzi, a wy nam odrobiny jedzenia żałujecie. Kwatermistrz musiał głęboko wierzyć w to, co mówi, bo aż się zapluł z oburzenia. Dobra, dobra. Tylko tak zapytaliśmy, burknął Semen i obaj wycofali się rakiem. Skołatane przemową okupanta, nerwy należało czymś ukoić. Na rynek mieli tylko kilka kroków. Mimo wczesnej pory, knajpa w dawnym ratuszu była już czynna. Tego dnia na szczęście nie spotkali wewnątrz żadnych nieproszonych gości. Obaj kumple siedzieli w kącie, barman nalał im dwa piwa. Stuknęli się kuflami i pociągnęli po długim łyku. Zasrane szwab. Daj takiemu palec, a nie tylko złapie całą rękę, ale i ciebie samego łyknie, mówił kozak. Zobaczył, że da się raz żarcie wymusić i od razu chce rwać więcej i więcej. Wszyscy oni tacy. Pamiętam szkopów, którzy robili kariery na carskim dworze. Chciwość i nadgorliwość to dwa słowa, które najlepiej ich określają. Nie rozumieli subtelnej różnicy między pojęciami służyć i wysługiwać się. Aha, skwitował Jakub, choć sam nie bardzo wiedział, czym to się różni. Czas płynął powoli i leniwie. A jak to nie wypali? Zadumał się przyszły egzorcysta. To wymyślimy coś innego, ale powinno się udać. Myślę, że już wróciła do domu. Zaraz ruszy tropem sanek. Minął kwadrans, lecz nic się nie działo. Zamówili po kolejnym kuflu. Powoli sączyli przez zęby liche okupacyjne piwo. Prawie już stracili nadzieję, gdy spostrzegli nad dachami kobietę pędzącą o krakiem na miotle. Ledwo mignęła, a przez wieś przetoczył się huk, jakby grom uderzył, a po chwili kolejny. Skowyd ginących szwabów było słychać doskonale. Nieoczekiwanie padło kilkanaście strzałów karabinowych. Strzelano chaotycznie i chyba niecelnie, bo znów coś huknęło, tym razem tak mocno, że knajpa zadrżała w posadach. Oho, teraz się naprawdę wkurzyła! ocenił Jakub. Przyjaciele stuknęli się kuflami i wypili jeszcze połyku. Szkoda tylko, że nie mogliśmy tej rąbanki podrzucić Hitlerowi do Berlina! westchnął semen. Oj! To by było piękne, rozmarzył się Jakub. Ale tak też jest dobrze. Seria niedalekich eksplozji ponownie wstrząsnęła knajpą. Przyjaciele poświęcili dobre pięć minut na wyłowienie odłamków tynku z piwa. Dopili i wytoczyli się przed lokal. Miasteczko na szczęście nadal stało. I to nawet z grubsza naruszone, więc ruszyli obejrzeć skutki ataku. Baba Jaga już wróciła do siebie. Wokół pobojowiska powoli zebrali się mieszkańcy osady. W milczeniu patrzyli na chaty rozniesione w drzazgi, drzewa rozdarte jak od uderzeń pioruna, roztrzaskane auta i motocykle oraz straszliwie okaleczone trupy ss poniewierające się wśród zgliszcz.